Witam Was serdecznie na szybkim podsumowaniu. Fantów, które trafiłem w śmietniku, ponieważ sąsiedzi opróżniali piwnicę. Jeśli nie widzieliście shorta, to w opisie macie link do niego. Polecam sobie zobaczyć, będziecie wiedzieć o co chodzi. To lecimy z podsumowaniem. Najpierw płyt. Zobaczcie, tyle kaset. Sorry, ale ja na kasetach właściwie się prawie nie znam. Taki szybki rzut. To już wiecie co tu jest. I trzy kasety bez opakowania. Yy, tyle płyt. Płyty te wszystkie to płyty muzyczne z muzyką yy, lata 60., 70., 90. Taki miks i nawet 2000. Yy, tutaj dwie płyty, które nie wiem czym są, bo są ani niepodpisane, ani nic. No-name'y. Yy, tutaj płyty, yy, dwa segregatory i, i trzy płyty prywatne. Tutaj na przykład jest ślub, oczepiny, ceremonia w kościele, a tutaj są wakacje yy, i tu jakieś inne rzeczy. Tutaj są jakieś oprogramowania, dyski i jakieś typowo piórowe rzeczy, bo wszystko jest podpisane. Firma, jakieś firmowe płyty i filmy. Takie klasyki na przykład jak rozmowa kontrolowana, czy jak rozpętałem drugą wojnę światową, część pierwsza, druga i trzecia i jakieś inne. Właściwie wszystkie kompletne. Tutaj jeszcze zapomniałem. Całe wiaderko również z kasetami i dwie duże kasety na, z Jezusem z Nazaretu, część pierwsza i druga. Jest, ta jest rozwalona, więc to leci do śmietnika, niestety. No to jak już płyty i kasety mamy ogarnięte, to lecimy z kablami. Dwa duże kable HDMI telewizorowe. One idą jako kable w otulinie, nie koruje tego i tak dalej. Przedłużacz. To sobie zostawię, bo tego nigdy za wiele. E, jakiś ucięty kabel, e, słuchawki, tu też słuchawki, e, ucięte kable to wszystko leci jako kable w Otulinie. E, tutaj kabel z, z włącznikiem. myślę, że raczej też na demontaż kabel z wtyczką też na demontaż Noki to na pchlitark telefonu to też jako kable w, w Otulinie. No i przenosimy się na biurko. A na biurku dzieje się i to dużo. Zaczniemy sobie od lewej strony. E, mamy krzyżyki do płytek, do regulowania, do glazury. E, dużo tego jest. Wiem, komu to oddam. Jak widzicie, już po samym napisie, e, wood knife. Jedno z lepszych rzeczy. Niestety niekompletne. Ale sam fakt noży do drewna jest i to jeszcze w jakim takim stylu starym jest naprawdę mega. Niestety żadnej daty nie ma na tym pudełku. Yy, telefon razem ze stacją pana Sonika. Piękny, przynajmniej dla mnie, wiatrak Predom. PRL-owski wiatrak Predom Matrix. Jakby ktoś chciał sobie przeczytać. 79 rok produkcji. Cena detaliczna 230 zł. Predom Matrix Czef. To nie jedzie na targ, to zostaje w mojej kolekcji. Przenośny router z oręża. Ciśnieniomierz nie działa, na demontaż będzie. Powiem wam jeszcze teraz, jak już jestem po analizie tych fantów. Najprawdopodobniej są to fanty, to wiemy, że z piwnicy, ale z osoby starszej, po jakimś dziadku, po wujku, z tego co połączyłem, kropki z płyt, z zdjęć, które znalazłem i z pocztówek. Wszystko się klei w jedną całość. Że był to starszy pan, pracował jako okulista. I wszystko było w takich pudełkach po lodach, zobaczcie, tutaj mam odłożone po lodach, po jakimś kremie, po ciastkach. Na przykład pokażę Wam zdjęcie tego pudełka, że te wszystkie pudełka były zapełnione takim czymś. Takim szpejem do przeszukania i do przegrzebania, jakimś złomem, śrubami. No wszystko tam było, więc to trzeba było przegrzebać. No i to, co zobaczycie dalej, to właśnie wyselekcjonowałem z tych pudełek. Jaki piękny, stary aparat otworzę. Ja już dokładnie wiem, do kogo ten aparat poleci, na kolekcję na półkę. Ten kto subskrybuje wszystkie kanały albo większość kanałów, które znajdziecie u mnie w opisie, ten wie. Ten powinien się domyślać, do kogo to poleci. Tak samo jak to, tutaj również taki mały, fajny aparacik. To już nie będę całego wyciągał, ale tak sobie zobaczcie. Już dokładnie wiem, do kogo to kolekcji polecą te dwa aparaty, bo ja akurat aparatami się nie zajmuję, ale wiem kto sobie kolekcjonuje. To jest ciekawe. To są właśnie igły chirurgiczne. Zobaczcie. I tutaj są. Y, razy dwa. Zobaczcie. Oryginalnie zapakowane. 1988 rok. Oryginały zapakowane. Nieruszone. Dziurkacz, ale z Chin. Chiński. Więc nic wartego uwagi. Trójnik na gniazdko. Y, metrówka. 5 metrów. Sprawna. Y, takie kawałki. Miedzi w otulinie. Gruba miedź milbery, To będzie do oskurowania. E, I tak jak mówię, wszystko było w takich pudełkach. To, jak otworzyłem, to w ogóle wow, zobaczcie. Lemiernik. Dokładnie to, y, tak jak leżało pod tą pokrywką, więc ja tylko, wiecie, podniosłem i mówię wow. Tak samo to pudełko, zobaczcie. E, zegarek, ale rozwalony, destrukt. Jakiś kawałek łańcucha, ale jakieś gówno, aluminium. Zobaczcie, bateria 9V z 2011, oryginalnie zapakowana w folii. Ciekawe czy ma jeszcze napięcie, sprawdzę to później. To mnie strasznie zmyliło, bo to są pudełka po lekach. I ja w pierwszej chwili nie zwróciłem w ogóle na to uwagi, mówię, a jakieś stare leki, to zostawiłem. A jedno pudełko zawieruszyło mi się gdzieś pomiędzy pudłami i u siebie wyrzuciłem śmietniku. I usłyszałem ten dźwięk i się zorientowałem, że to nie są żadne tabletki, tylko sobie tutaj ktoś przetrzymywał śruby i jakieś nakrętki. Te wszystkie trzy pudełka są właśnie tak zapełnione jakieś śruby, gwoździe i tak dalej. Jedno to pudełko się różni, ponieważ tu są bateryjki do zegarka. Nóż do tapet, mały, duży zestaw do naprawy roweru Łaty do dentek i taki mały yy, klucz płaski nożyczki taka fajna penseta z tutaj wbudowaną latarką. Jakaś taka precyzyjna szczypce. Nieodpakowane oryginalne wiertło do drewna, szóstka, wiertło piątka, śrubokręt płaski, pilnik, krajacz szkła jeszcze z oryginalną naklejką 55 zł. Spółdzielnia Rzemieślnicza Mechaników i Optyków Warszawa Chmielna 100. Dwa zasilacze te sobie zostawię, bo nie wiadomo, może będą potrzebne akurat. Nieodpakowany włącznik do światła. Klucz 81. Takie nakładki na klucze. Sobie. Mam taki klucz i mam to już zniszczone, więc sobie wziąłem cztery takie. Jakaś taka rybka, samoróbka. To chyba było na łańcuszku. Jakiś ludek miedziany. Chyba jakiś grajek. Karta stara do telefonu, ale tutaj będzie złoto z karty, więc sobie zostawiłem otwieracz. Nowiutkie słuchawki, guziki, guzik stalowy orzeł bez korony, tu jakieś plastikowe, zawieszki jakieś takie fikuśne, dwie małe żaróweczki, mi się przydadzą, bo mam taką lutownicę, gdzie jest taka żaróweczka, więc nie wiem dokładnie to, co, co to jest, widzę, że łyżko-nóż, czy to było od jakiegoś niezbędnika, nie wiem, jak wiecie to możecie mi napisać w komentarzu. Tu jakiś był brylok, chyba z żetonami, ale już wypadły, kłódka działająca z kluczem. Koronka od lampy naftowej, też wiem, do kogo poleci. Piękna papierośnica, stan nowy, nieużywana. Tutaj pokrowiec z piórem, w środku okulary przeciwsłoneczne, ale plusy więc no, nikt tego nie kupi, ale pokrowiec ładny. Ja nie wiem, jak to, czy to naszywka była. Tu chyba dokument można sobie włożyć albo. Lubin, może ktoś kolekcjonuje, więc zostawiam. Zbliżając się do końca, bardzo ładny świecznik na tealighta, komplet podstawek z motylkiem pod herbatę szklanych. Taki ładny obrazek, może się sprzeda. Piękny wachlarz drewniany. Tutaj w sumie nie wiem co to są. Takie obrazki chińskie z napisami po chińsku. Sześć takich obrazków. Nie wiem, jakaś dekoracja albo jakieś karty. To również mnie zaskoczyło ponieważ tak jak we wszystkich tych pudełeczkach, czy w tamtym, czy po tym w kremie Nivea, no wszystko był szpej. Ten otwieram, a to otwieram, a tam piernik. Piernik z 2006, nieodpakowany, oryginalny. Jeszcze pudełeczko Wam pokażę, ponieważ to pudełko otworzyłem jako pierwsze, w ogóle zanim co, którekolwiek pudełko ruszyłem i zacząłem prze, przeglądać, to na warsztacie jako pierwsze to pudełko otworzyłem i... No, dostałem mega energii po prostu, bo jak wiecie lub nie, ja uwielbiam zapalniczki i kolekcjonuję wszystkie rodzaje w ogóle zapalniczek. Więc, no, dla mnie taki strzał, po prostu z Irlandią, ta zapalniczka. Tutaj taki stary, palnik. Wszystko będzie do naprawy. Tutaj zwykła zapalniczka działa. Tutaj zapalniczka z 2006 działa. Tu są palnikowe zapalniczki, one nie działają, ale one będą do. Wszystko będzie do regeneracji. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Takie fanty połowa pojedzie na pchlitark, połowa zostaje u mnie. No, dla mnie po prostu strzał, chyba półrocza, bo dawno naprawdę nie miałem takiego, takiego depozytu i naprawdę dobrze trafiłem w miejsce, tak jak mówiłem na shortcie. Bonusowo pokażę wam jeszcze tą tabliczkę, ponieważ właśnie to jest ten najprawdopodobniej, tak jak się łączą wszystkie kropki, ten pan, czyli Stasiak, pamięci e, tabliczka z 88 i mam jeszcze zdjęcie zrobione chyba polaroidem i najprawdopodobniej to jest ten pan w mundurze. Zobaczcie pod światło. Ja wam dziękuję za oglądanie tego podsumowania, wiem że trochę długie wyszło, ale ja lubię jak jest wszystko powiedziane dokładnie tak jak jest. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, na razie.